Cześć kochani, witajcie ponownie na kanale. Ja nazywam się Anastazja, a dzisiaj zapraszam Was na taką małą podróż, przygodę po lesie. Ale nie będzie to taki zwykły spacer, ponieważ planuję zrobić dzisiaj aktywność fizyczną, sportową, bieg bez bluzy i bez spodni, tylko w samych shortach i w staniku sportowym. Teraz znowu dużo ludzi praktykuje taki rodzaj akceptacji z zimnem, dlatego też chcę tego spróbować. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jest minus 2 stopnie, jest dużo śniegu, więc pogoda bardzo sprzyja takiego rodzaju aktywnościom. Na początek troszeczkę truchciku jeszcze w odzieży, za chwilkę będę ściągać spodnie, następnie bluzę i lecimy. Rozbieramy pierwszą warstwę. Mogłam to sobie zrobić na parkingu. Chyba byłoby łatwiej. No właśnie, o to mi chodziło, o te budki. Pozbyć się ostatniej warstwy wierzchniej. Nie ostatniej. Ale ostatniej, którą zamierzam ściągnąć. Właśnie, zamierzam dzisiaj ściągnąć. Okej, to lecimy na szczyt, a potem zobaczymy. Śnieżki. Nie śnieżki, gdzie śnieżki. Tutaj na szczyt nasz górski i pobliski. Rysy. Już się robi delikatnie purpurowa, więc chyba dobry objaw, dobre hartowanie ciała na zimną temperaturę. Biegniemy jeszcze kawałek, no i wracamy. Naprawdę, bo tym zamrozimy się w lodzie. A może w ogóle zrobimy tego orła w śniegu? No wiem, właśnie jak był pod domem, to bym zrobił. No to pod domem. No i nasz dzisiejszy trening dobiegł końca, prawie 4 km, dziurawa rękawiczka, prawie 4 km za nami, jak widzicie, daliśmy radę. Czasami może było odczuwalne zimno, jak trochę zawiało, na przykład śnieg z wiatrem, no to wtedy faktycznie było czuć, ale tak poza tym to jest porównywalne, myślę, uczucie do wejścia do zimnej wody, do potoku. Więc serdecznie Was zachęcamy również do spróbowania takiego rodzaju hartowania ciała. I teraz lecimy się już ubrać i wracamy z powrotem. Dzięki, pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, łapka w górę i do zobaczenia. Bye.